Witam na kanale Magia Kuchni. Dzisiaj upieczemy ciasto z owocami. Widzą tu Państwo podstawowe składniki, z których będziemy korzystać, czyli 5 jajek, 230 g cukru, 400 g mąki pszennej, 30 g mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 pełne łyżki śmietany. W tym momencie ucieramy jajka tak, aby podwoiły swoją objętość, czyli napowietrzamy je bardzo mocno i dodajemy cukier, cały czas dalej mieszając. Mieszamy, aż nasze jajka zmienią kolor. One tak bardzo ładnie pojaśnieją. Teraz dodajemy 250 g margaryny. Margarynę wcześniej żeśmy rozpuścili i przestudzili. Nie możemy dodać ciepłej margaryny, bo nam po prostu jajka się zetną i ciasto nie wyjdzie. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy i dodajemy mąkę. Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia mogą Państwo wymieszać w jednej misce i dodawać wspólnie. Myśmy zrobili to oddzielnie, żeby Państwo widzieli, że faktycznie są te składniki. Tak jak mówię, mąkę dodaliśmy, proszek do pieczenia dodaliśmy, mąkę ziemniaczaną. Kończymy dodawać mąkę pszenną. Wszystko cały czas dobrze ze sobą mieszamy. Troszeczkę musieliśmy poczekać na opadnięcie tej kurzawy z mąki. Cały czas mieszamy, dodajemy śmietanę i mieszamy już tylko tyle, żeby się ze sobą wszystko pomieszało. Nie zapomnijmy o spodzie, o bokach. Tam zawsze ciasto się odkłada niewymieszane. Teraz foremka, na którą wykładamy nasze ciasto. No i musimy je bardzo ładnie rozłożyć po całości foremki, uzupełniając wszystkie kąty, wszystkie niedociągnięcia, wyrównując to ciasto przede wszystkim. A na koniec maliny. W tym wypadku są to maliny, ale ciasto nadaje się pod dowolne owoce sezonowe, czyli na przykład w tym momencie jakie możemy użyć też jabłek, czy możemy użyć śliwek, czy możemy używać też poziomek, jeżeli Państwo mają takie ilości. Nieważne jakie owoce, na pewno będzie dobre. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 30 minut. Testem patyczka suchego sprawdzamy, czy ciasto się upiekło. Życzę smacznego, zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.